Witajcie, Janek Blinstrup z tej strony, komórkomania.pl. To wideo miało być w zasadzie taką prezentacją możliwości nagrywania dwoma kamerami w tym samym czasie, która jest dostępna w LG G3. No ale postanowiłem wykorzystać ten tryb, żeby pokazać Wam paczkę, którą ostatnio dostaliśmy od znajomego. Paczkę, za którą kilka lat temu pewnie nie jeden szanujący się geek zgodziłby się żyć do końca życia w celibacie. Zobaczcie, mnóstwo telefonów, a wśród nich sporo perełek. Na przykład to HTC Advantage X7510, urządzenie o bardzo ciekawej konstrukcji, z klawiaturą, która jest dopinana. To był taki mini komputer, który kosztował gigantyczne pieniądze kilka lat temu, no i był synonimem sukcesu, biznesu i w ogóle połączenia tych wszystkich rzeczy w jedną spójną całość. W knajpie, jak kogoś z czymś takim widziało, no to było wiadomo, że to poważny człowiek. Jest tutaj także kilka innych ciekawych urządzeń. Zobaczcie to. To jest Siemens SX40. Spójrzcie, tutaj u góry slot na karty. Karty jeszcze bardzo starego typu. W środku jeszcze stary znaczek Windowsa i to jest oczywiście Windows Mobile. Zresztą firma Siemens już od dawna nie robi telefonów. No, mnóstwo ciekawych urządzeń, są stare klapki, są urządzenia Benku Siemens, to jest na przykład jedno z nich. Pewnie co starsi czytelnicy komórkowani jeszcze pamiętają te sprzęty. Zobaczcie, kamera w tym miejscu, no naprawdę faktycznie genialne urządzenia to były swojego czasu. Okej, to było trochę historii, natomiast tutaj chodzi o rzecz zupełnie nową, czyli o LG G3. Widzicie w tym momencie, jak nagrywam obraz dwoma kamerami w tym samym czasie. Mogę w czasie rzeczywistym przesuwać okienko z podglądem mojej twarzy. Samo nagranie jest robione przy takiej studyjnej lampie, jednej, ona nie da jakiegoś super mocnego światła. No i zobaczymy zaraz po zapisaniu, jak wygląda efekt tego nagrania. Ciekawe, czy można. Ok. Sprawdzałem, czy można powiększyć okno podglądu na kamerę z przodu, ale nie w trakcie nagrania wideo. Ok, to by było na tyle. Teraz jeszcze pozwolę Wam rzucić okiem do naszego pudła. Tutaj jeszcze jest parę niewyjętych skarbów. Są naprawdę bardzo różne urządzenia. Ok, to by było na tyle. Pozdrawiam, Janek Blinstrup, komórkomania.pl.